Shall we begin? Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy wielki ranking TD-ków. Pokażę Wam, na jakim tierze gra się najlepiej, jakim TD-kiem, na jakim TD-kiem robi się najlepszą WN na tym tierze i przede wszystkim ranking tierów, czyli na jakim tierze robimy najwięcej WN TD-kami. Teraz tak. Ranking będzie mowa o czołgi tylko drzewkowe i kolekcjonerskie, z tego względu, że nie wszyscy mają dostęp do czołgów specjalnych, bądź nie wszyscy chcą je kupić. Więc wspomnę tylko o premkach, ale pokażę Wam bitewki na czołgach, jak łatwo się robi WN-kę na czołgach drzewkowych właśnie i kolekcjonerskich. Na tierze 8 jest to najgorszy tier do robienia WN-8, ale najlepszym TD-kiem do tego jest Charioteer. Dlaczego Charioteer? Z tego względu, że czołg ma niesamowite pociski, jeżeli chodzi o swoje działo. Nie dosyć, że zadaje 390 uszkodzeń na zwykłych APCR-kach, które są to tanie pociski, 1200 tylko kosztują kredek, ale są bardzo, bardzo szybkie. Prędkość pocisku 1478 metrów na sekundę. Naprawdę bardzo fajne pociski, ale w tym czołgu rarytasem są nie APCR-ki, a pociski goldowe, bo są to HE-ki. Tak, HE-ki, które zadają 480 uszkodzeń, ale penetracja jest aż 210, więc tutaj możemy naprawdę uszkodzić wiele modułów i zadać niesamowity damage, jeżeli pogramy sobie na HE-kach. 100 uszkodzeń, praktycznie 90 uszkodzeń więcej niż na zwykłym pocisku. Cena niestety no 5200, no jeżeli chcemy zrobić WN, no to musimy zainwestować. Oczywiście 210 penetracji pozwala nam na przebicie się przez praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o ósemki, oczywiście nie te najmocniejsze twarde premki, ale lighty tutaj i te właśnie takie TD-ki, jak ma teraz przeciwnik SHPTK, bądź Burasek, bądź Clis, bądź Proczetto, naprawdę możemy przebić to tymi HE-kami i możemy zadać dużo, dużo więcej damage'u. Tutaj w tej bitwie Wam pokażę, jak można fajnie zrobić tym czołgiem damage, ale porozmawiamy sobie też o samym czołgu. Charioteer oczywiście jest najlepszym TD-kiem drzewkowym. Średnio 1 788 000 bitew. Natomiast na bitwę robimy nim tylko 1000 damage'u. Co ciekawe, grając na HE-kach to są ponad 2 strzały, więc bardzo, bardzo mało. Z tego względu, że Charioteer niestety, ale jest bardzo papierowy. I widząc Charioteera po prostu ładujemy HE-ki, on ma tylko 30 mm pancerza na wieży, bardzo łatwo go przebić, dlatego jeśli jest nieodspotowany, robi sieczkę, natomiast przy spocie wszyscy w niego walą i schodzimy bardzo szybko. Bardzo ciężko się gra, ale ze względu na działo, naprawdę przyjemny czołg do zrobienia. Powiedziałbym, że to jest taki skorpionik, można nim pograć jak skorpionem, ma mobilność, ma fajne działo, fajnie się obraca. Można nim naprawdę zrobić fajny wynik. Jeśli chodzi o prędkość 52 na godzinę, właśnie tutaj widać, jak to fajnie, fajnie jeździ. Do tego mamy 10 stopni opuszczenia działa. Można tym postrzelać na wieżę, oczywiście, jeżeli nie będzie jej widać, bo od razu oczywiście nas przebiją. Zasięg widzenia 370, dlatego tutaj widać, że gram na lornecie i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo czasu poświęciłem na granie tymi czołgami ze względu na, że trzeba było je odkupić i ze względu na to, że trzeba było przeszkolić załogi, a nie chciałem tracić expa, więc tutaj załogi na tych czołgach, gdzie zobaczycie bitwy na wszystkich tierach, są na 70-80%, a mimo to można zrobić jakiś wyciąg. Oczywiście lornetka jako jedyny moduł, ze względu na to, że nie chciałem tutaj inwestować, a chciałem pokazać, że nawet bez inwestowania można zrobić jakiś wynik. Sama bitwa układa się dosyć nieciekawie, z tego względu, że przegrywamy, jeżeli chodzi o 400 HP. Dodatkowo nasi, pomimo że raszują drugą stronę, zielone, jest tam Senla, gracz, który bardzo, bardzo dobrze zagrał tą bitwę. Przypatrzcie się jemu, naprawdę zrobił bardzo fajny wynik. My natomiast teraz spójrzmy na Charioteera, na jego potęgę, na potęgę jego HE-ków. Zobaczcie, Progetto bokiem, skupienie 486. Naprawdę bardzo fajny czołg, polecam granie nim. Ale musimy pamiętać o tym, że nie możemy się tym zaświecić na open, bo zejdziemy bardzo, bardzo szybko.
Co jeszcze można powiedzieć o tym Dierze? No tutaj rządzi oczywiście jedna premka. Jeżeli ktoś myśli o zakupie najlepszego TDK, jeżeli chodzi o ósemki, jest to SHPTK. Naprawdę bardzo dużo ludzi gra ponad 4 miliony bitew na tym czołgu i ma aż 1575 WN, gdzie na Charioteerze mamy tylko 1100 WN-ki. To jest najlepszy wynik, jeżeli chodzi o czołgi odrzewkowe i kolekcjonerskie. No ale niestety rzuca nas na bardzo mocne premki, ósemki, na dziewiątki i na dziesiątki, dlatego tym czołgiem gra się dla tak słabo. Gracze średnio te dwa strzały na bitwę tylko oddają, bo ten czołg jak się zaświeci, no to wraca do garażu. Tutaj widzicie 2200 damage'u, 2300 WN8. Tu widać, że WZ-ka już twardszy cel, trzeba będzie zmienić pociski na APCR-ki, żeby zrobić tą WZ-kę, bo niestety, ale jej od frontu raczej nie przebijemy. No i mamy 10-8, HP-kowo równo, w lufach co prawda 2 do przodu, ale nasz zielony rush się poskładał, Senlak zrobił robotę z WZ-ką i Zartą. Tutaj niestety ten strzał nie wszedł, a bardzo, bardzo był potrzebny, bo ten light mocno, mocno szaleje. My się świecimy i jeśli chodzi o miejsce drugie, miejsce trzecie, jeżeli chodzi o te deki, jeśli myślicie, że Charioteer jest nie dla was, to dla was może będzie T28, czołg, który jest wolny, ma pancerz, ale ma też przyjemne działo i można nim postrzelać. Osobiście ja wolę Charioteera, stawiam na mobilność, stawiam na obrotowe działo i Charioteerem mi się gra dużo, dużo lepiej. Bitwa w impasie. U nas widać, że ładnie Progetto raszuje tego MX-a, który został sam. Z E75 i C32 próbują domknąć miasto. My natomiast skupiamy się, żeby zrobić tą WZ-tę. Nie wiemy, gdzie jest Senlak, a Senlak świeci. Może LC coś wyświeci, ale Senlak był szybszy. Na szczęście dostajemy tylko w gąskę za zero. Dobrze, że mamy to 800 HP, to się może przydać. Zawsze na koniec bitwy staramy się zostawić jak najwięcej HP-ków, żeby zrobić wyciąg. Tu już wymiana jeden za jeden. Chciałem po prostu przestrzelić, żeby Elcek mógł go skończyć na strzał. Tu widać, że Senlak czyści kolejny czołg. Bardzo dobra gra tego gracza. Na szczęście Elcek kończy TDK. W mieście powinni sobie z tymi z trzema lufami poradzić z MX-em, a my polujemy na Senlaka. Ma jeszcze sporo HP, 2700 damage'u, 1 kill, 2900 WN8. WN-ka już jest ok, jak na tier 8, a rzut mieliśmy tylko na 8, więc nie wygląda ta bitwa źle. No i próbujemy jeszcze znaleźć tego Senlaka. Wiemy, że mniej więcej Arta strzelała z okolic K7. Pytanie tylko, gdzie jest Light? Light jest w mieście. Zobaczcie, jak szybko zrotował. Przerzucił się na czołgi ciężkie i zobaczcie, że gra pod Artę. I widzicie, Arta kończy jednego, on kończy drugi czołg. Senlak mógłby to jeszcze ugrać, ale że my mamy jeszcze HP i mamy nasze fajne haeczki. Właśnie teraz znowu jest przełączenie na te haeki. Została Arta, został Senlak. Można to wykorzystać. Chociaż APCR-ki tutaj też by starczyły, jeżeli chodzi o Senlaka. Powinno nam polosować. No, tutaj T32 robi robotę. Mamy tylko Alterelię. Pewnie w nas celowała, ale byliśmy szybsi. No i to jest tam Senlaczek. Mamy 3800 WN8, 3000 damage'u, 2 kile i jedziemy pewnym torem na tego Senlaka, żeby go dokończyć. Pyk. Skończony. Senlak ma słabe działo, ale naprawdę tutaj trzeba gracza pochwalić. Bardzo fajnie zagrał. Mamy 4350 WN8 przy 3000 damage'u i 3 killach. Bitwa wygrana prawdopodobnie dzięki nam. Ósme miejsce. Tier 7. Następny bardzo słaby tier do grania TDK-ami. Ze względu na to, że rzuca to na ósemki, gdzie naprawdę ósemki teraz są kozackie. No i oczywiście rzuca na dziewiątki, gdzie też są bardzo mocne czołgi. Tutaj widać, że najlepszym TDK-iem do robienia WN8 na tierze 7 aktualnie jest Su-100M1. TDK, którym rozegraliśmy w ostatnie dwa miesiące 718 tysięcy bitew i osiągnęliśmy WN 1244. Co możemy powiedzieć więcej o tym czołgu?
To, że zadaje 250 uszkodzeń, mamy podstawowe pociski pepeki, które lecą tylko 880 na metra na sekundę. Mamy tutaj na Goldzie APCR-ki, jest troszeczkę lepiej. Mamy 258 penetracji i prędkość pocisku 1100. Mamy tu jeszcze mobilność 54 i troszkę pancerza. Jeżeli rzuci to na 7, 6, można podingać. Tutaj widać, że Iron Arni stwierdził, że on jest ważniejszy. My nie możemy tu stać, musimy sobie poszukać innego miejsca. Jakie minusy tego czołgu? To, że ma wieżę z tyłu, to, że ma słabe widełki i przede wszystkim to, że ma tylko 4 stopnie opuszczania działa. Widzicie, moja gra znowu nam zasłonił. Bardzo, bardzo zirytował mnie ten gracz. Zajął nam pozycję. Tutaj już myślałem, że game over. Ale ST1 nie strzelał. No i po wielkich nerwach wracam do gry. Zastanawiałem się, co można zrobić, a rzut jest bardzo nieciekawy. Z tego względu, że rzuciło na 9, naprawdę. TEDek versus M103, obiekt 705, TNHT, VZ51, to naprawdę są maszyny, które mogą nas bardzo szybko poskładać. Mimo wszystko nie stoję gdzieś, nie kampię, tak jak robi to IS-2, VZ-a albo UDES, tylko gram agresywnie, jest bardzo dużo czołgów ciężkich, trzeba tutaj pomóc. Jak padną czołgi ciężkie, padnie cała gra. Próby robienia jakiegoś damage'u, 371 na razie, coś się udało, no ale mamy tu mocnych przeciwników, nie ma jak przebić, my jesteśmy pokarani, 366. No nie wyglądało, że ta bitwa zakończy się jakimś fajnym wynikiem, ale zobaczycie dalej, że pomimo rzutu na 9 można zrobić jakiś wynik. Wiem, że większość graczy narzeka, patrząc po losowaniu. Znowu nas rzuciło 2 tiery wyżej, mamy 9, gramy na 7, nic nie zrobimy. Ja patrzę na to inaczej. Patrzę w ten sposób, że jest dużo, dużo HP do zabrania przeciwnikowi i możemy zrobić wyciąg. Często przy rzutach na niższe tier po prostu bitwy są tak szybkie, że albo niego nie zdążymy za peletonem, albo peleton się przejedzie po nas i też nie zrobimy wyniku. Tutaj przy takiej ilości HP bitwa trwa trochę dłużej jak normalnie i można postrzelać. Jeśli chodzi o tier 7, no tutaj królem TEDeków oczywiście jest Premka E25, niesamowity czoł, którym gra się bardzo, bardzo przyjemnie, niesamowite spamerskie działo, bardzo fajny kamuflaż. Natomiast jeżeli chodzi o czołgi drzewkowe bądź kolekcjonerskie, mamy drugi typ do grania drzewkowymi czołgami, jest to Challenger. No, czołg, którym rozegrano 782 tysiące bitew, ale WN-ka na nim nie powala, tylko 1000 WN gracze robią. No ale to są rzuty właśnie przeważnie na 8, rzuty na 9 i tym czołgiem gra się wtedy słabo, tak samo jak tym TEDekiem SU-100M1. Sama bitwa, widać, układa się na razie na plus, my próbujemy coś przestrzelić, tu ładny strzał po garku, sami dingamy, widzicie, ten czołg nawet potrafi podingać na mocne maszyny, co prawda T382 z Golda już nas przebiło, natomiast 122 TM odbiło się od nas na zwykłym pocisku. No i zobaczcie, Skorpion wjeżdża nam na bazę, IS-2 kampi, to no nie jest talk joke kampienia, VZ-a też nie, fajnie by się te czołgi sprawdziły tutaj, no ale jak ktoś widzi w drużynie przeciwnika M103 albo obiekta 705, no to może być zrezygnowany. Mamy 700 damage'a, na razie tylko 777 WN-a, 2 kile co ciekawe. Grając TEDekiem na przepychaczu raczej bym to odradzał, no ale żeby zrobić jakąś błędkę na takim tierze, no to trzeba jednak zaryzykować. Tutaj nie było opcji, żeby go przebić. Sam też czołg zrezygnował, tyle 832 nie strzelił do nas. No to trzeba zaryzykować, pomimo że są dwie artylerie, zmiana pozycji. Tutaj może uda się coś przestrzelić i jeśli złapiemy depresję działa, bo niestety 4 stopnie, no to jest problem. Ale popełnia błąd, ładnie skupia to działo. T832 na gąsce, niestety nie zdążyliśmy drugiego strzału oddać. 705 mocno obita przez Artę Conqueror, prosi, żebyśmy się wycofali, bo wystraszyliśmy przeciwników. My natomiast szukamy jeszcze gdzieś darmowego strzału. 1000 damage'u, 1200 WN8. No zobaczymy, V-ka wyjedzie, nie wyjedzie. Pyk, ładne uszkodzenia. 1200, no ale artyleria właśnie zaczęła upaść, na szczęście nie strzela w nas, nie uważa nas chyba za najgroźniejszego przeciwnika.
męczy za to M103. Ładnie 7 przed piątkę obrywa, bardzo, bardzo ciężki czołg. No myśmy mieli z nim niesamowity problem, dlatego dobrze, że Arta strzela akurat w ten czołg przeciwnika. Będzie można dzięki temu coś ugrać. Conqueror tutaj stoi, Campi powinien, uważam, że grać w naszej pozycji. Dużo więcej by tu zrobił. Z tamtej strony akurat ma tylko bicie w twarde czołgi i nie zawsze to wchodzi. Emil ładnie raszuje. Iron Arni trzyma górkę. Na razie wygląda to fajnie. 2000 HP przewagi. Mamy 1200 damage'u i 1700 WN-ki. Zielona WN-ka, jeżeli chodzi już o takie losowanie, to już nie jest źle. Szczególnie grając tak agresywnie. Tutaj próba strzelania WMX-a. Ale niestety gracz się skował. Nie wiadomo co robić, czy podjeżdżać, czy nie podjeżdżać. No tam na pewno jadąc na górkę nie mamy depresji, byśmy nie postrzelali. Jedyne co możemy zrobić w tych okolicznościach i jechać, próbować się postrzelać z czołgami ciężkimi. O ile będzie sposobność, ze względu na to, że Conqueror nie podjeżdża, a on tutaj jest kluczowym czołgiem, żeby to rozbić. My sami z M103 no raczej nie mamy szans, szczególnie, że zostało nam 484 HP. No i robi się taka sytuacja nieciekawa z tego względu, że jakby tamte czołgi w tej chwili nas zraszowały, one by nas porobiły na pewno, ale ze względu, że koń stoi z tyłu, to się boją wyjechać. Mamy właśnie tutaj na plecach te 122 TM-kę. No i to jest ryzyko tutaj grać, szczególnie tyłem. My się bardzo wolno obracamy, więc trzeba sprawdzić, czy 122 nie wjeżdża nam na plecy. No i ewentualnie można by było się pokusić o wjechanie fałce na plecy. Tu ładnie widać koń z Iron Ernie. Ładnie tam czyszczą tą stronę. Ja jeszcze chciałem przeprosić trochę za mój głos. No naprawdę taki długi czas chorowania, trzeci tydzień. Dalej nie mogę się wyleczyć. Dalej mam jakieś problemy z głosem. Chciałem nagrać wiele poradników. Mam wiele materiału przeszkwanego. Ale no głos mi dalej nie pozwala, żeby jakoś sensownie było to słychać. Chęci są, ale niestety zdrowie nie pozwala. Tutaj widzimy 122 TM, czekamy, a zginie z tego względu, żebyśmy wjechali prawdopodobnie w ogień krzyżowy, jakbyśmy wyjechali na tego konia. Teraz niesamowite ryzyko, nie wiadomo gdzie stoją te deki, możemy oberwać przy tej próbie wyjazdu. Niestety, na szczęście nas nie trafiają, my wyjeżdżamy na M103, stolówka, tier 7 z tierem 9, raz jeszcze taran, drugi raz M103 kończy nas, nie skończy, pudłuje, no niesamowicie teraz my kończymy i zobaczcie, 1954 damage'u, bitwa już będzie wygrana, 3000 WN8, trzeba się schować przed Artą na pewno w nas mierzy, chowanie i niestety, ale Arta nas kończy. No powiem wam, że w tych okolicznościach i przy takim losowaniu to i tak zrobić prawie 2000 damage'u na dziewiątkach wyjeżdżając na solo z M103 nie było chyba takiej tragedii. 3125 WN8, niewiele bitew rozegrałem, załoga oczywiście na 80%, jeden tylko moduł lornetka i lecimy na następny tier. Siódme, tier szósty, czyli trzeci najgorszy tier do robienia WN8 i niesamowita maszynka. Zobaczcie jak wygląda ten Churchill GC, jaka dziwna konstrukcja. Co możemy powiedzieć o tym czołgu? Nie ma prędkości, jedzie tylko 25 na godzinę, nie ma pancerza, tutaj wszystko wchodzi, nie obraca się za szybko, jest duży i się świeci. Więc dlaczego tym czołgiem robimy najwięcej WN-a, bo aż 1400 na tierze 6, z tego względu, że ma niesamowite działo, które bije po 280 i ma fajne pociski na golcie APCR-ki. Zobaczycie, jaką sieczkę robi ten czołg. Druga sprawa, że ta mapa jest najmniej zbalansowaną mapą w WOT-cie. Ta pozycja, na której ja gram, nawet takim TD-kiem nie kampię, tylko staram się świecić i grać agresywnie. Ta pozycja umożliwia odstrzelanie wszystkich czołgów ciężkich, które grają z drugiej strony, wyczyścić całą stronę. Zobaczcie, co się stanie z M6. My natomiast z tą puszką ustawiamy się, świecimy górkę, przeciwnicy strzelają, wchodzi nam po asyście, a my sami, zobaczcie co zrobimy z M6. Czołg, który ma pancerz, no ale w tym przypadku przy 252 penetracji, no M6 raczej nie ma szans. Ten strzał, zaraz zobaczycie, że też wszedł, będzie ponad 750 już damage'u.
No i cały czas pada asysta tyłkiem, żeśmy zrobili sporo, sporo spota. Jeśli chodzi o ten tier, no to wam powiem, że ten Churchill, bo to jest czołg kolekcjonerski, mamy na nim tylko 17 tysięcy bitew, oddajemy 3 strzały, natomiast tylko i wyłącznie lepszy jest jeden czołg, jest to Premka T-78, więc jeżeli chodzi o ten tier, no to to jest naprawdę bardzo wysoko, jeżeli chodzi o czołgi drzewkowe kolekcjonerskie. Sama bitwa układa się na razie słabo, 500 damage'a widocznego, no około 750-780 mamy po damage'a z tym strzałem, którego nie widzieliśmy, widać, że M6 jest obita i teraz poluje na nas, 500 po spocie. No czołg taki, no raczej specyficzny, jak się zaświecimy, zobaczcie co się dzieje, wszystko nas przebija, trzeba się uciekać, trzeba chować, bo inaczej zaraz wrócimy do garażu. Ale widać, że przez to, że wcześniej miałem szóstkę, przeciwnicy ładnie wycięli przepychacz na tej mapie, no a my widać, możemy teraz jeszcze coś zrobić damage'u. Co mogę powiedzieć? No jeżeli chodzi o następny czołg drzewkowy, mamy tu SU-100, ale to też jest tragedia, bardzo ciężko się gra ogólnie. Tier 6 nie polecam do robienia WN-8, tak jak tieru 8 i tieru 7. No to są naprawdę bardzo słabe tiery do robienia WN-ki. Jeśli chcecie, już uprzecie się, żeby coś jednak zrobić, no to polecam wam te maszynki, które wam wcześniej pokazałem. Zobaczcie, co się dzieje. Jeśli ten czołg dobrze się ustawi, trafi na rasza, no to może zrobić sieczkę co 8 sekund. Ładujemy po 280. No to już bitwa 10 do 1. Widać, że to jest no, taka jedna z tych bitew, gdzie bardzo szybko zostało przeciwnik wyczyszczony, ale ta mapa naprawdę jest najmniej zbalansowaną mapą, ta strona wymiata. My mamy 1100, około 1350, jeszcze jeden strzał jest potrzebny na fioleta. Pyk, ładne losowanie, mamy 3700, no ponad 4500 WN8. Jak na taką maszynkę, jak na taką bitwę, uważam, że to nie jest zły wynik. Pamiętajcie, czołg kolekcjonerski, można sobie go odkupić, można nim się pobawić, fajna zabawka, ale ogólnie zwróćcie uwagę, że na czołgi, które prezentuję, mają na goldzie APCR-ki, nie mają hitów, więc to jest chyba zasadnicza rzecz, która decyduje, czy damy radę zrobić WN-kę na danym czołgu, czy nie damy. Lecimy dalej. Miejsce szóste, tier 9. Tortoise, słynny czołg z niesamowitym DPM-em, no ale kosztem oczywiście mobilności, kosztem też pancerza, bo jest bardzo pokarany tym niesamowitym garkiem, a wystarczy tylko 180 penetracji, żeby się wbić w ten garnek, więc granie na pierwszej linii tak wolną maszyną, jeszcze bez możliwości grania na wieży. Co prawda ma 10 stopni opuszczenia działa, ale gra się bardzo ciężko, dlatego polecam raczej grać tym z tyłu. Chyba, że możemy zasłonić ten garnek, a przyjemny jest rzut. Tu natomiast nie ma co jechać na przepychacz. Mamy konia, mamy TNH, mamy obiekta 430 Driotoitosa i przede wszystkim WZ-kę, która może nas bardzo, bardzo mocno pokarać. Czołgi, które mają penetrację. Na razie taka bezpieczna gra, a my sobie porozmawiamy trochę o statystykach. Tortoise jest trzecim najlepszym czołgiem, jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie czołgi, jeżeli chodzi o tier 9, o te deki. TL7 jest pierwszy, druga jest WZ-ka, natomiast Tortoise jest to najlepszy czołg drzewkowy. Średnio zadajemy na nim 1715 damage'u, więc jeżeli bijemy po 400, no to naprawdę 4 strzały tylko na bitwę, troszeczkę mało. 1430 WN-ki średnio gracze robią na tym czołgu, a trzeba zaznaczyć, że gracze często grają na stoku, gracze często grają ze słabymi załogami, więc bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o niezrobione maszyny. Natomiast w dobrych rękach tym czołgiem naprawdę można zaszaleć, można zrobić wyciąg, jeżeli dobrze się ustawimy, możemy tym postrzelać. Jeżeli chodzi o samego Tortoise'a, 400 damage'u na strzał, na goldzie mamy fajne APCR-ki z penetracją 326, więc starcza tutaj spokojnie, żeby można było postrzelać. Prędkość pocisku też nie jest zła, 1334 na tych APCR-kach. Kolejny czołg w moim rankingu, który na goldzie ma APCR-ki. Jeśli chodzi o opuszczanie działa, 10 stopni, więc tutaj nie jest źle i można zwiększyć te kąty pancerza właśnie grając tutaj na górkach. Natomiast z tym garkiem i w tym miejscu ja jednak nie
nie, tam jest dosyć ciasno. Zobaczcie, ile tam maszyn pojechało. Nie byłoby opcji, żeby tam dojechać i zająć jakąś pozycję. Więc dlatego teraz zmiana, przeciwnik się mocno cofnął, jedziemy pomóc na drugą stronę, Vipera ze Stara raczej sobie poradzi i nasi będą mogli, przeciwnik będzie mógł domknąć nasze czołgi, więc trzeba podjechać drugi krzaczek, no ale prędkość 20 na godzinę nie umożliwia nam zbyt szybkiej rotacji, widać jak to wolno się toczy, więc próbujemy coś poszukać gdzieś damage'u, nie narażając się na stratę HP. Jeśli chodzi natomiast o miejsce czwarte na tym tierze, trzeba wspomnieć, że mamy tutaj niesamowitą maszynkę, jaką jest T-95, żółwika tak zwanego, dziewiątko i tier amerykański, którym robimy 1328 WN, ale polecam żółwika z tego względu, że jest to fajny czołg do robienia misji na 260, misji na ebole, można fajnie podingać i można też fajnie zrobić damage. Jeśli ktoś lubi twarde maszyny T-95, to naprawdę na tym czołgu się nie zawiedzie, bardzo ciężko tam się strzelić, a sam ma bardzo fajne działo, gdzie można zadać bardzo dużo uszkodzeń. No tutaj już wracamy do bitwy, widzimy standard, mocno chce zadać damage. Przestawiliśmy się w odpowiednim momencie, Burasek zginął, my natomiast karamy tego standarda. No i standarda nie ma, mamy 1900 damage'u bez straty HP. Tak na początek nie jest źle, co prawda przegrywamy bitwę, no może gramy troszeczkę zbyt pasywnie. Ale dzięki temu, że pomogliśmy prawej stronie, teraz pomagamy lewej. Gra jakoś jeszcze się składa, przeciwnik nie złamał nam żadnej flanki. Tu podjeżdżamy tak, żeby się ustawić na tą Viperę. Może ktoś ją zaświeci, będziemy mogli pomóc. O, Vipera się świeci, zobaczcie. Raz, 412. Szybki przeładunek, 577. Drugi strzał, Vipery nie ma. No i teraz znowu rotacja, jedziemy dalej. Ale pokazuje nam, że KPZ tutaj się pcha. Może zaraz wyjechać. Więc poczekamy, może zaraz ten czołg się pokaże. Oczywiście czołg się pokazuje. No i próba strzału, znowu te widełki, nie lubię grać tymi czołgami. No ale ładnie weszło, ciężki strzał, 393, KPZ tutaj z Buraskiem próbuje powalczyć, ale raczej chyba nie będzie miał szans. Jedziemy, może go dogonimy, jeśli nie ucieknie. Druga strona na razie trzyma, mamy tam WZ i obiekta 430, bardzo fajne maszyny w porównaniu do Chieftaina i Standarda, powinny wygrać tamtą stronę. Nasi natomiast pchnęli ładnie wodę, wynik już jest na plus, 8-8 co prawda w lufach, ale HP-kowo to źle nie wygląda. My mamy natomiast 4 kile, prawie 3000 damage'u i 2674 WN-ki, nie wygląda to źle. A jeszcze jest troszeczkę damage'u do skradzenia. No i niestety zielone się składa. My podjeżdżamy. Myślałem, że ten GSR, jak wyjedzie naszym na plecy, może wyczyścić ten przepychacz, więc podjechałem tutaj z RU, zobaczyć co zrobi GSR. No ale RU obrywa, oddaje jeden strzał, wymiana nieciekawa. No i czekam, aż ten GSR wykona jakiś ruch, żeby go pokarać, a tym bardziej jak próbował jechać naszym na plecy, no to przy naszym DPM-ie byśmy mogli go poskładać na dojeździe. Martwi mnie tylko ta lewa strona, że Chieftain został sam, Burasek co prawda go wspiera, ale tam są cztery lufy na dwie, przepraszam bardzo. Nie wygląda to ciekawe, RU tutaj jedzie świecić. Próbuję złapać tego Bera albo KPZ-a, bo to są czołgi na ogrysku, mógłby je poskładać. Nasi natomiast agresywnie atakują bazę przeciwnika. No nie wiem, czy to jest takie mądre w tej chwili. O, GSR akurat tylko jak ja się ruszyłem, on przejechał, dostajemy spota. Trzeba się odwrócić, bo z lewej strony zaraz będzie bicie w nas. No widać, EBR się pokazuje. Nie ma sensu jechać, jesteśmy na perm spocie. GSR może nas złapać, a druga flanka może paść, więc znowu rotacja, znowu kilometry robimy, żeby pomóc naszej drużynie. Jedziemy w drugą stronę na przepychacz, zanim dojedziemy, podjedziemy do tego GSR-a, no to minie kupa czasu. Tutaj prawdopodobnie przeciwnik dojedzie do nas, ale co ciekawe, Chieftain sobie radzi z obiektem 430. No i mamy wynik 10-9, 5100 do 3800, jeżeli chodzi o HP-ki. No i rozpoczyna się bardzo żmudna jazda z
stronę przeciwnika. No, bardzo wolna prędkość tego czołgu, 20 na godzinę. No tutaj, co prawda gram na turbinie, ale no, nie robi to jakiejś kolosalnej różnicy. Widzicie, jak to się wolno toczy. Co prawda sam wygląd czołgu nie jest taki zły. Ładnie wygląda. No, ale na przepychaczach on sobie nie radzi z tego względu, że ma ten garnek i te proste kąty pancerza górnego powodują, znowu tracę głos, powodują, że bardzo łatwo jest przebijany ten czołg, szczególnie jak go rzuci na dziesiątki, no to trzeba jednak trzymać się raczej z tyłu, żeby coś ugrać w pierwszej linii. No naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby coś postrzelać. My natomiast jedziemy, no mamy spota, coś stoi na B5, coś nas świeci. No i zobaczcie na ten strzał. WZ, pełne skupienie strzał. Nie trafiono w pancerz. Pocisk poleciał, no niesamowicie źle. A szkoda, bo ta WZ, zobaczycie w dalszej części bitwy, zrobi różnicę. No bitwa tak zaczyna się układać, powiem, że nieciekawie. HP koło się wyrównało, w lufach się wyrównało. Pytanie, co zrobią nasi? Ładnie ukończą nasi KPZ. No nam nic nie zostaje, jak jechać do przodu. Mamy full HP, my trzymamy praktycznie teraz HP-ki, jeżeli chodzi o naszą drużynę. No i przydałoby się najpierw złapać tego GSR-a, bo przy dalszej jeździe może nas złapać, strzelając nas w bok. TNH ładnie podjeżdża, żeby go zaświecić. No, Chieftain z Buraskiem boją się podjechać, bo WZ-a jednak bije po 750, więc jest strach tamtędy podjechać. Mamy GSR-a na biciu, ładnie zaświecony. TNH ładną zrobił robotę, a my robimy piątego killa. 3000 damage'u, prawie 3000 WN-ki. Wynik już ok. Co prawda losowanie jest troszeczkę słabe, no bo losowanie jest mimo wszystko na siódemki i powinniśmy jednak trochę grać agresywniej. Ale dzięki temu, że nie pojechaliśmy na przepychacz, mamy HP, możemy teraz zrobić różnicę. U przeciwnika zostały dwie maszyny, ale HP-kowo już przegrywamy. Tylko my trzymamy HP-ki, a tutaj dobre ustawienie przeciwnika, czyli przykładowo na A0 spot i WZ-ka, która bije, no każdy czołg ma praktycznie poza nami na strzał, więc trzeba będzie uważać. Chieftain boi się w ogóle podjechać, tu jest taki fajny pasyw na A5, można tam z krzaczków sobie postrzelać. Burasek podjeżdża, żeby coś poświecić, a TNH bardzo, bardzo pasywnie gra z tyłu, boi się podjechać. Nie wiecie, jest Skoda. Tu mi pingują, że Skoda stoi albo na A8 i tak się zastanawiam, czy dostanę spota. Jeśli będzie spot, no to czołg stoi tutaj, podjedziemy bardziej od prawej strony, żeby wiedzieć, czy nie dostaniemy w bok, jak będziemy próbować wyjeżdżać na tą WZ-tę. Ale spota nie ma, więc prawdopodobnie tutaj nie ma przeciwnika. Jedziemy dalej. Brak spota. No i podjeżdżamy. Teraz czy jest spot od frontu? Nie ma, ale jest WZ-ka. No i niestety przebija nas za 712. My od dolnej płyty się odbijamy. No ale że WZ-a bardzo długo ładuje, mamy DPM, no to możemy ją jeszcze przestrzelić. Pyk dwa razy, ale się cofamy, żeby nie oberwać, choć można było ją skończyć. Myślałem, że nasi wjadą jej na plecy, ale z jakichś powodów Burasek nie wyjechał. Boją się wyjechać. Żebym wiedział, że oni nie wyjadą, to bym pojechał dalej do przodu. Po prostu skończymy tą WZ-tę. A teraz pokazują, że Skoda stoi na A0 i tamtąd obija naszych. Więc no to próby blindowania. Może gdzieś tą Skodę się wyhaczy. Może gdzieś tam stoi. To jest bardzo fajna pozycja. Można ustawić double busha i można bardzo fajnie strzelać. Często sam ją używałem. Ostatnia taka, że tak powiem, deska ratunku, jeśli chodzi o obronę tego kapa. No ale jakoś nic nie można trafić. Pokazuje naszym, że powinni podjechać od E0 z tego względu, że stamtąd mogą fajnie wyświecić tą WZ-tę i Skodę, schować się w dołku albo zagrać na pasywie. Szczególnie Burasek by się do tego nadawał. Nasi natomiast nic nie robią. No chyba trzeba będzie wyjechać, zaryzykować jeszcze przyjęcie tego strzału od WZ-ty. Mam nadzieję tylko, że Skoda nie będzie miała bicia od boku, bo mogłaby jeszcze poszaleć. No wszyscy ładują w te krzaki, ale nie widać tej Skody. Mamy 4000 prawie damage'u, 4000 WN8 i 5 killi. Bitwa nawet fajna. Przy takim losowaniu jednak powinno być chyba troszeczkę więcej.
No, nie wiem co robić, wyjeżdżać, spróbować, bo mogę wjechać w crossa, ale będzie ryzyko, trzeba, kto nie ryzykuje, ten nie zrobi damage'u. No i tutaj znowu nas przebija, zobaczcie z jaką łatwością WZ-ka przebija Tortoisa. Cofnął się bardzo, zakrył dolną płytę, trzeba zaryzykować, od razu strzelać w garnek, może wejdzie, no i bardzo fajny strzał, wchodzi, mamy 6 kili. 550, trzeba zaryzykować. Burasek podjeżdża w końcu, tej strony, o którą prosiliśmy, żeby zaświecić tą Skodę. Będzie miał stamtąd fajne bicie. Nasze czołgi ruszyły poza TNH, boi się podjechać. No, Skoda ma magazynek, mogłaby te trzy czołgi ściągnąć praktycznie na jeden magazynek, uciec nam i nas objechać, więc na to trzeba uważać. Tortoise nie lubi być objeżdżany. Mamy spota. Skoda stała tutaj. No zobaczcie, prawie bez spota. No, żeby nie oddał strzału, by mi chyba nie wyświecił. Mamy 4667 damage'u, 5251 WN-ki i 6 kili. Lecimy dalej. Tier 10. Jeśli chodzi o tier 10, oczywiście najlepszym TD-kiem jest E3. No, ze względu na swój pancerz, ze względu na swoje działo, zobaczcie, z przodu dwie VZ-y. Nie ma opcji, żeby ten czołg nas przebił gdziekolwiek, jeśli zasłonimy dolną płytę. Co prawda mamy tu MX-a, który nam chyba bardziej przeszkadza niż pomaga. My natomiast próbujemy gdzieś się strzelić w ten garnek tej VZ-y, żeby ją przebić. Będzie troszkę męczarni. Co możemy powiedzieć o E3? Amerykańska dyszka. Prawie 1 710 000 bitew, prawie 1500 WN8. Średnio robią gracze na tym czołgu. Naprawdę nie trzeba zrobić dużo, niecałe 2000 damage'u, żeby zrobić 1500 WN8. W odpowiednich rękach ten czołg jest zabójczy. Mogłem tu jeszcze zwiększyć kąty pancerza, najeżdżając na ten nasyp, ale chcę wpuścić WZ-kę, żeby też sobie postrzelała. Co może powiedzieć o trójce? No, te działo, które bije po 750, ta niesamowita penetracja na goldzie, na APCR-kach, to jest kolejny czołg na APCR-ach, gdzie gracze najlepiej grają na danym tierze. Prędkość pocisku, co prawda, tylko 1000, ale naprawdę, no, penetracja 375 pozwala nam na bicie dosyć mocno. Zobaczcie, ta VZ-ka grając na wieżę, no, naprawdę czuje się bezkarnie, ale nasze czołgi bardzo fajnie grają na górce. No i widać, że te sztory są ograne. Tutaj już ładnie wchodzi w garnek 672 i VZ-ka decyduje się na podjazd. Niestety dla niej my ładujemy tylko 13 sekund i powinna wyłapać jeszcze raz ładnie 737. Chyba poirytował się ten gracz, że nic nie zrobi. Wyjeżdża agresywnie, żeby zrobić nas magazynek. Dinga się raz. No i drugi strzał już mu chyba wejdzie. No i w całej bitwie ten gracz zadał 500 damage'u i wraca do garażu. No E3 w dobrych rękach naprawdę pozwala zadać bardzo dużo uszkodzeń. Zobaczcie, 2000 damage'u, 1200 WN-y. Na razie jakoś kokosów nie ma. Widać, że przepchali na dziki przepchały drugą stronę przeciwnika. Próbujemy coś przestrzelić. Pyk, ładnie 677. No ta WZ-ka w tej bitwie no, więcej przeszkadzała niż pomagała. Jedzie do przodu. Piątka też ładnie przeszła. Górka została wygrana. My natomiast przegraliśmy tory. Ale różnica HP już jest taka ogromna, że raczej nie powinniśmy tego przegrać. 2700, 1700 WN8. Bitwa zaraz się skończy, a my dopiero zaczęliśmy strzelać. Problem właśnie trójki jest taka, że jej mobilność nie pozwala nam na zrobienie zbyt dużo w bitwie. No tu dziki raszują. Bardzo mocno i jeszcze go pokaraliśmy 682, 3400. No i nasi już robią dożynki. Prawie 6000 HP przewagi, w lufach też dużo, dużo więcej. My lecimy z grillem. Grill uciekał, zobaczył, że jedziemy. No to z nami nie boi się dwóch dzików i TVPK. Zobaczcie, co ja robię w tej chwili. Został TVPK i został dzik. No zaryzykowałem, załadowałem HEK-a. I zobaczcie, co się wydarzy. No TVP, grill wyjechał, jeszcze ładuje, więc musi się cofnąć, nie strzeli. TVP ma 1469 HP. Wyjazd na HEK-u. Przebije nas, ale my go przebijamy za 1067. Grill go kończy. Bitwa jest skończona. Bardzo, bardzo szybka bitwa. Ale udało nam się nasłać 4500 damage'u, co dało nam tylko 3000 WN8. No tutaj nie miałem jakichś za dobrych modułów, załoga też dosyć słaba. To jest moje konto testowe, zresztą użyłem bardzo wielu kont.
No i odkupiłem mnóstwo czołgów, przeszkoliłem mnóstwo załóg, zajęło to dużo czasu, dużo zarabiania, żeby można było wam pokazać ten ranking. Lecimy dalej. Czwarte, tier piąty. Bardzo fajną WN-kę już na piątkach można robić. Na tym TD-ku robimy średnio 1573 WN-a. Jest to PZ SFL-4C, czołg kolekcjonerski, który wyróżnia się bardzo słabym pancerzem, ale już mobilność jest ok i bardzo fajnym działem. Zobaczycie, że tym czołgiem można postrzelać. Co ciekawe, jest to kolejny czołg w naszym rankingu, który na Goldzie ma APCR-y. A te APCR-ki biją po 240, czyli jak na piątki jest to bardzo, bardzo fajny wynik. Zobaczycie, co się stanie. Podjeżdża BT-7, lajcik, który nie ogarnia, pojechał na przepychacz. Zobaczycie, co się z nim stanie. Do garażu gracz w ogóle nie pograł, pojechał w złe miejsce, na pewno się zirytował. My natomiast strzelamy dalej. Cyk, 3 strzały, 754 demerza, 1500 WN8. Naprawdę w bardzo szybkim czasie zrobiliśmy bardzo fajny wynik. Tu szkoda, że nie weszło. Co można powiedzieć o tym czołgu? Na Goldzie APCR-ki, które są dosyć szybkie, 1250, mają już fajną penetrację, na piątki 237 to jest naprawdę, naprawdę sporo. Nie mamy opuszczania działa, tylko 5 stopni, więc tym czołgiem raczej gramy na prost, ale mamy mobilność. 60 km na godzinę pozwala nam rotować i w tej bitwie będzie widać, że to też wykorzystałem. Co jeszcze można powiedzieć o tym czołgu? Jeśli go widzimy, ładujemy haeki, to jest czołg kolekcjonerski. Z otwartą budą, tutaj każdy haeczek bardzo ładnie wchodzi. Następny BT-7 popełnia błąd, wyjeżdża, nie zgasł, a próbuje świecić, obrywa 2 razy arta, wyjeżdża niesamowicie, karamy go 2 kile, początek bitwy, 800 damage, mamy 2200 WN8, a bitwa dopiero się zaczęła. Teraz widać, że PZ-3J objeżdża linią A, czołgi raczej się nie wychylą, będą się jej bały, więc trzeba stąd rotować, używamy naszej mobilności i jedziemy przestrzelać coś innego. No, tym czołgiem naprawdę nie spodziewałem się, że ten czołg będzie akurat najlepszym czołgiem, jeżeli chodzi o te deki. Co prawda ma rozegrane tylko 104 tysiące bitew, ale 600 damage'u, no 3 strzały niecałe na bitwę, no naprawdę mało na tym czołgu, ale dodaje nam to 1500 WN8, więc naprawdę nie trzeba dużo postrzelać, żeby zrobić tu jakiś wynik. Lepszy jest tylko czołg specjalny, czyli Su-85, czołg L, który jest naprawdę świetny, 700 damage'u, 1909 WN8. No trzeci jest Archer, no to też jest czołg kolekcjonerski. Ale co ciekawe, Archer, którego będę niedługo markował, bo jeszcze go nie odkupiłem, markuję teraz właśnie tego PZ SFL. Archer jeździ szybciej do tyłu jak do przodu, więc też będą ciekawe bitwy na tym Archerku. No tutaj niestety nie dało, działo nam nie dało, dwie strzały. Jedziemy na open, ale w ten sposób, żeby nie być wyspotowanym z górki. Nie ma już lightów, więc raczej nie powinniśmy dostać spota. Podjeżdżamy tutaj agresywnie, żeby zrobić jeszcze jakiś wynik. Stojąc z tyłu, tam gdzie stoi sztuk, no raczej byśmy nie postrzelali. No tutaj podjazd, bałem się, że będzie spot. Chowam się, bo jest sporo TD-ków, które mogłyby nas na salwę ściągnąć. Więc delikatna na razie gra, podjeżdżamy. Oczywiście lornetka mamy. Świecimy oczywiście czołg. Raz. Dwa czołg garażu, 1100 damage'u, 3 kile, 4000 WN-ki. Proszę, w jaki prosty sposób, bez spota, zrobiliśmy już fajny wynik, a to jeszcze nie koniec. Czwartym najlepszym czołgiem też warto było wspomnieć, bo też jest bardzo fajna maszynka, T67, też czołg drzewkowy. Kolekcjonerski, więc też można nim fajnie zrobić wynik, ale już 1372. Markuje też ten czołg w tej chwili. Trzeba go raczej markować spotem, ze względu właśnie na takie szybkie bitwy. A on strzela tylko po 100 kilka damage'u zadaje, więc ja tym czołgiem nie spodziewałem się, że będzie grało się aż tak fajnie. Naprawdę niesamowitą WN-ę kręcę na tym czołgu. Przy markowaniu wam pokażę, jak naprawdę fajnie się tym grało. Zobaczcie, 4 kile, 5500 WN8, 1400 damage'u. No, u przeciwnika zostały tylko 3 maszyny. Trzeba cisnąć, zrobić damage, mamy HP-ki, możemy przeżyć salwę. No, tu się świeci sztuk.
ustawił się też nie za dobrze. Następny kill 5 killi, 6 tysięcy prawie WN-ki, 1500 damage'u. No na piątkach naprawdę możemy fajnie zrobić damage i możemy pomarkować. Ja zacząłem grę od piątek, polecam granie na piątkach, zrobić sobie załogi, zrobić sobie moduły. Tu akurat załoga jest już trzyperkowa, przeszkolona na 100%, więc tutaj dużo łatwiej się grało. Oczywiście lornetka, bodajże do 6 tieru używam lornetki i daje nam 25% do zasięgu wykrywania. I tak tutaj nie mam jeszcze pełnego zasięgu, nie mam dobrej załogi, więc tu jeszcze brakuje, ale starcza, żeby pograć, jak ja to mówię, na zwierzyńcu, bo tutaj na piątkach różne są rozjazdy, ale zobaczycie dopiero, co się dzieje dalej na następnych tierach. 1500 damage'u, 6000 WN-a. Lecimy dalej. Trzecie tier, trzeci. Tutaj mamy fajną maszynkę. No niestety widać też otwarta konstrukcja, ale co ciekawe, znowu na goldzie mamy APCR-ki. Jest to M3 GFT, czołg, na którym rozegrano tylko 23 tysiące bitew. No na tierze trzecim nie gra się tak za dużo, na marderze jest dużo więcej bitew, ale na tym czołgu robimy już 1700 WN-a przy 500 damage'u. A to działo bije nam po 115, więc 5 strzałów wystarcza, żeby zrobić już fajną niebieską WN-kę. Natomiast no, czołg trzeba uważać, jest papierowy, widać, wszystko go przebija, ktoś załadował BHK-i, bił nas po tym talerzu, który nam wystaje. Co ciekawe, na tym tierze trzecim rządzi FCM, jest to naprawdę niesamowita maszyna. Jeśli ktoś gra na niskich tierach, gra na zwierzyńcu, jak ja to nazywam, może tym FCM-em poszaleć. Na FCM-ie robimy średnio 700 damage'u i mamy aż 2500 WN8, więc FCM-em naprawdę możemy podciągnąć WN. A powiem wam, że rozegrałem kilka bitew i naprawdę znalazłem wiele, wiele dobrych osób, takich klanów jak przykładowo Nomi, którzy wyciągają sobie WN-kę na niskich tierach, więc Można też się pokusić, podciągnąć sobie WN-kę. Tutaj rozjazdy są bardzo dziwne, losowania są bardzo dziwne. Zobaczcie, u nas bardzo dużo medów, u przeciwnika same lighty. No, silnik losujący jest na niskich tierach bardzo dziwny. Tu jest akurat 15 na 15. Co prawda na trzecim tierze trzeba to zaznaczyć, że mamy tylko dwa moduły. Możemy sobie założyć. Możemy założyć tylko też dwa materiały eksploatacyjne, więc tutaj duże znaczenie odgrywa załoga. Bardzo dobra załoga na te deku powoduje, że możemy zrobić wyciąg. Tutaj mamy 700 damage'u, nie mamy za to killa, dlatego WN-ka jest jeszcze dosyć niska, 1900. No jest jeżeli chodzi o taki damage, no to jest troszeczkę mało. Trzeba będzie troszeczkę agresywniej zagrać i zrobić jakieś kille, żeby był tutaj jakiś kolorek. Co ciekawe, niedawno też markowałem IKV-a, ale no tego czołgu nie polecam. Tutaj ten czołg jest akurat kolekcjonerski, jest to czołg chiński, co ciekawe, ale można tym poszaleć, jeżeli ktoś lubi lolki, lubi grać, odnajduje się przede wszystkim na tych niskich tierach, no bo tutaj naprawdę gracze robią dziwne bardzo rzeczy. Potrafi cała drużyna pojechać na jedną flankę i wyczyścić flankę. Bitwy są niektóre naprawdę bardzo szybkie. Tutaj niestety rykoszet, no jesteśmy przebici. Mamy jeszcze 185 HP-ków. Trzeba uważać, bo tutaj jeden nieodpowiedni wyjazd może zakończyć się garażem. Co możemy powiedzieć o tym czołgu? Że tak jak poprzedni czołg miał APCR-ki, praktycznie wszystkie czołgi poza Charioterem miały APCR-ki na goldzie i miały prędkość. No i są te trójki oczywiście i Tortoisa, ale bardzo wiele maszyn bazuje właśnie na WN-ie, żeby ją zrobić musi mieć APCR na goldzie, dobra penetracja, dobra mobilność, ale już niekoniecznie pancerz. Zobaczcie, nie są te trójki Tortoisa, reszta maszyn już nie miała takiego pancerza, no SU jeszcze miała, ale rozrzut jest dosyć mocny. Zobaczcie BT7, co z nami robi na HEK-u. No już nam zostało 14 HP. Jakby mu to weszło, na szczęście mu nie weszło, byśmy byli już w garażu. 2600 WN-a, 900 damage'u. Padło nam praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o załogantów. Trzeba coś naprawić. Szkoda, że nie ma dużej apteczki, no ale oszczędność. Tutaj załoga 80% i tylko lornetka, więc bardzo, bardzo skromnie, ale na tym tierze możemy sobie pozwolić, żeby
nie grać na fullu, nie grać na pełnej załodze. Natomiast jakbyśmy weszli z załogą wieloperkową, z dobrymi modułami fioletowymi, no można by było tutaj naprawdę robić kolosalne wyniki. Ja to testuję u siebie, robiąc załogi na piątkach. No naprawdę WNK jest dosyć wysoka, a tam nie ma jeszcze dobrych załóg i dobrych modułów. Dopiero walczę nad tym, żeby to zrobić. Tutaj pierwszy strzał niestety słaby. Dopiero teraz zaświecił się czołg i raz, dwa. Mamy 3800 WN8. Został jeszcze jeden. Tutaj mamy 5300, 1200 WN8, 2 kile. No i przy tak szybkiej bitwie, przy tak dziwnym rozjeździe graczy udało nam się zrobić wyciąg. Bitwa już niestety tak się zakończy. Lecimy dalej do miejsca drugiego. Miejsce drugie, tier czwarty i czołg kolekcjonerski Alecto, brytyjski TDEC, który robi już fajną WN-kę, niebieską WN-kę, 1740 WN, najlepszy czołg TD na tym tierze, nie ma czołgów specjalnych, które byłyby lepsze, 539 damage'u na bitwę, średnio robią gracze, ale działo bije po 180. Teraz, moja gra agresywna, niestety ten P26 mi przeszkodził, żeby podjechać agresywnie na górkę, świeci się tylko T28. Bardzo ryzykowny podjazd, ale ten, kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie kampie TDK-ami. Trzeba zaryzykować, żeby zrobić jakąś błędkę. Nie wyjeżdżam dalej do przodu, bo oberwę pewne z górki. Zobaczcie, P26, pyk, obrywa za 96. Trzeba najpierw zgasnąć, dopiero jedziemy dalej. Pokażę Wam, w jaki sposób grać też tutaj. Z tego względu, zobaczcie, co robi T28. Nieumiejętny podjazd i obrywa niesamowicie. Zobaczcie, jak podjeżdżam, tak żeby być zakrytym. No niestety ten mi gracz przeszkadza, on się świeci i trochę będzie mi płoszył tych graczy, ale zobaczcie, co robi to działo na tym czołgu. 155 na tierze czwartym. Jak tu będzie fajnie wbijana WN-a. Co możemy powiedzieć o tym czołgu? Ten czołg na goldzie nie ma PCR-ków, ma pepeki, ale jak widzicie, ja tu golda nie używam, bo nie trzeba. Penetracja na goldzie 92, penetracja na zwykłym 71. Starcza, no co prawda nie na wszystkie maszyny. Tutaj widać, jak lornetka działa. Można fajnie używać lornetki i robić wyciągi. No niestety nie ładuje golda. Koniec kredytów już praktycznie był, jak to nagrywałem. Co możemy jeszcze powiedzieć o tym tierze? Drugim czołgiem najlepszym jest T40, którym robimy 1687 WN8, więc też niezły wynik. No i miejsce trzecie, Marder 38, T niemiecki TDEC, na którym robimy 1647. Czołgi kolekcjonerskie, które zostały już wycofane, ale czołgi naprawdę fajne do robienia WN8. Zobaczycie, jaki tutaj będzie wynik. Znowu standardowa taktyka, wykrycie, strzał, bardzo ładnie, 176, bardzo ładnie bije ten TDEC. Co prawda ma otwartą budę, arta go szatkuje, haeki przyjmuje, więc trzeba uważać, tutaj szukanie depresji jest, weszło ładnie, 181, ładne losowanie, 731, nie mamy killi, dlatego WN-a jeszcze słaba, przydałby się jakiś kill, żeby podkręcić tą WN-a, bo trzeba zaznaczyć, że WN-a to jest deka bazy, damage, kile i spot, ale spot za wykrycie pojedynczych maszyn. Teraz, co my tu mamy? Mamy jeszcze sała, tutaj nie ma problemu też, żeby się przebić. 200, bardzo ładne losowanie, 2300 już WN-a. No, mamy spota, trzeba uważać na tą artylerię. Ona widać skąd strzela z A2, stoi za kamieniem. Trzeba się tak ustawić, żeby od niej nie oberwać, nie obrywać od TDK-ów, a samemu z double busha próbować strzelać bez spota. No tutaj już został jeden czołg, nie mierzył nas, więc bezpośrednio 178, 2800 WN8. No i czekam, aż zapali się lornetka. Nie ma nic. No to zmiana pozycji, próbujemy przystrzelać górkę. Znowu użyjemy lornetki, żeby coś wykryć. Mamy walentynkę, ale się schowała. I no i szukamy przeciwnika. Polecam grać w ten sposób. Można zrobić naprawdę fajne wyniki, nie tylko na tym tierze, bo widzicie, co daje lornetka. A co prawda, no tu optyka też by starczyła,
ale jakoś przyzwyczaiłem się na tych lornetek. Nakupiłem ich na niskich tierach, dlatego je tak używam. Optyka no nie na wszystkie maszyny się nadaje, ze względu na 10% tylko wykrywania, a lornetka daje nam 25%. Szczególnie, że zasięg widzenia na niskich tierach jest bardzo mały i często potrzebujemy te lornetki, żeby złapać pełny zasięg, a nie wiemy, jaką mapę nam rzucić, czy będzie mała, czy będzie otwarta. Tu zobaczcie, przełożyłem się już na Golda. 1469 demerzu na tierze czwartym daje nam prawie 5000 WN8. Jeden kill, trochę mało killi. Bitwa już raczej na wygraną. Przeskok dosyć jest spory, jeśli chodzi o HP-ki. Co prawda w lufach jeszcze przeciwnik się dobrze skampił, jeszcze żyje. Tutaj próba strzału, no ale ja nie lubię grać tymi czołgami z widełkami. Strasznie mnie to irytuje, wolę czołgi wieżowe. No, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś chciałby zrobić sobie fajną WN-ę, naprawdę na tym czołgu może sobie poszaleć. Ma i działo, ma mobilność i wyciągi można robić. No i znowu próba spota. Lornetka działa. Alekto, no tutaj szkoda tego strzału. Niestety Alekto ma bardzo ma wąską sylwetkę, my się świecimy. Jest artyleria, trzeba uważać. Nasi już objeżdżają dookoła. Wchodzi nam po asyście, co prawda asysta na tierze czwartym nic nam nie daje, tylko troszkę więcej expa, bo tutaj się czołgów nie markuje. Pyk. 5600 WN8, 1600 damage'u. Możemy jeszcze oddać strzał. Pyk, jest kill, jest 7800. Naprawdę kille bardzo dużo dają. Tutaj artyleria, bardzo słaby przestrzał. Wchodzi, mamy trzeciego killa. Prawie 10000 WN8 został tylko Alekto. Bardzo, bardzo przyjemna bitwa. Jeżeli zajmiemy odpowiednią pozycję, przeciwnik tu odpuścił granie heala. Na tej mapie niestety heal pozwala nam na wygranie. Bardzo często, chyba że umiejętnie przeciwnik sobie kampę. Nie wiem, jak te strzały nie weszły, naprawdę czasami no, zdarza się, że działo nie da. No i tutaj Elektro raczej już chyba nie trafimy, zostanie spompowany. W każdym razie 1900 demerzu na tierze czwartym dają nam 10000 WN8. No i teraz zapraszam na miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze, tier drugi, czołg Panzerjäger 1, niemiecki Tedek drugiego poziomu. Co ciekawe, na drugim poziomie mamy tylko jeden moduł eksploatacyjny. Ja oczywiście gram tutaj na prawa lorneta. No i załoga na 80%, więc nie ma dosyć dobrego spota, ale zawsze wystarcza, żeby coś poświecić dla naszych sojuszników. Oczywiście też samemu spotując i strzelając nie dzielimy się ani WN-ą, ani damage'em z innymi czołgami, więc możemy szybciej nabić sami WN-ę. Widać, że nikt nie pełna spota, dużo czołgów kampi. Ten czołg akurat 4 TP źle zjechał ten gracz i wrócił do garażu. Ja natomiast popełniłem błąd i z półki obrywam od PZ2, zagrałem bez double busha. Tutaj już więcej tego błędu nie popełnię. Zobaczycie, jak to dalej będzie wyglądało. Co mogę wam powiedzieć? Jeśli gracie dziesiątki, gracie ósemki, czasami są takie bitwy, że no, nic nie zrobiliście, wracacie do garażu, odechciewa się grać. Ja sam rozwaliłem chyba z 4 myszki grając w ten sposób, więc po prostu schodzi się na lolki, na zwierzyniec, jak ja to mówię, i tutaj można się fajnie wyżyć, można sobie poprawić humor i chęć do gry. Polecam zrobić sobie jakąś fajną maszynkę. Tutaj akurat Panzerjäger jest najlepszym czołgiem, jeżeli chodzi o tier drugi. Nie ma lepszej maszyny do robienia wśród TD-ków WN-ki, do robienia też damage'u, bo to jest największy damage na tierze. Aczkolwiek w moich nagraniach, gdzie pokazywałem najlepszą WN-kę, nie zawsze był to największy damage. Są maszyny, które po prostu lepiej robią WN-ę jak inne czołgi, więc warto zwrócić uwagę na to nagranie. Co ciekawe, tutaj na tym tierze mamy jeszcze jeden fajny czołg, na którym można fajnie robić WN. Jest to T26 GFT, chiński Tedek, też kolekcjonerski, Panzerjäger jest też kolekcjonerski. Czołgi ogólnie drzewkowe na tierze 1-4, które są w drzewku, są słabsze od czołgów kolekcjonerskich, robią mniejsze wyniki. Tutaj mamy rozegrane aż 80 tysięcy bitew. Jeżeli chodzi o ten tier, no to jest 800% więcej jak wszystkie inne bitwy.
więc dużo, dużo, dużo graczy gra tym TD-kiem. A jest to TD-ek kolekcjonerski, więc musi być dobry, bo 2000 WN8 nie przychodzi tak łatwo. Tutaj strzelamy po 60. Co prawda trzeba nastrzelać aż 450 damage'u na bitwę i zrobić średnio killa, żeby zrobić tą WN-kę, bo wcześniej nie podawałem, że kille są potrzebne, dekapy, kille i pojedyncze wykrycie czołgu pierwszy raz w bitwie daje nam dopiero fajną WN-ę. Tutaj ładnie złapałem na permie, no i spompowałem do końca. 2800 WN-ki, 479, przepraszam, damage'u, już mi gardło, głos tracę, już naprawdę nagrywam wiele godzin ten materiał, żeby jakoś brzmiał, przepraszam w ogóle za ten jakość nagrania. Mam nadzieję, że jest to, będzie jakoś do obejrzenia. Mam nadzieję, że jak wyzdrowieje, poprawi się jakość materiału i szczególnie z dźwiękiem i będzie to jakoś bardziej przejrzyste. No ale no naprawdę trzeci tydzień, problem z głosem, cały czas jakaś męczarnia. Nigdy tak nie chorowałem, a gorączki nie ma, więc jakieś prawdopodobnie bakteryjne zakażenie. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym czołgu? Ma mobilność w miarę fajną, 40 na godzinę. Tu pierwszy strzał nie wyszedł. 60 na strzał, 40 na godzinę, otwarta konstrukcja, hajaki przyjmuje. No ale na tym tierze bardzo dużo błędów jest wybaczanych. Bardzo dużo graczy pojeżdżają, ulewają się, łatwo można zrobić damage, łatwo można zrobić WN-ę. Osobiście ja tych tierów od 1 do 4 nie lubię ze względu na nieprzewidywalność graczy i to, że naprawdę cała drużyna, żeby pojechać na jedną flankę, możemy skończyć bardzo szybko w garażu. Tutaj mamy już 5 killi, 600 damage'u, 300 WN-ki. Co ciekawe, na tych niskich tierach od 1 do 5, bo rozegrałem bodajże po jednej bitwie i naprawdę, naprawdę siadało, żeby wam pokazać, ile trzeba zrobić damage'u na fioletową WN-ę. Nie skupiałem się na jakichś tam niesamowitych wynikach powyżej 10 tysięcy, bo musiałbym mieć przekwalifikowane załogi na 100%, żeby to osiągnąć, a z tymi modułami, z tymi załogami na spokojnie można było fioleta zrobić, żeby... Chciałem wam pokazać właśnie, że jak łatwo jest zrobić WN-kę na tych niskich tierach. To ciekawe, najwięcej namęczyłem się chyba 6 bitew, aż musiałem zagrać na chariotarze, żeby wbić fioleta, no bo tam były rzuty na dziesiątki, na ósemki, dosyć mocne. Bezeta teraz rządzi na tych ósemkach, naprawdę kara nawet dziesiątki i ciężko się gra. Czasami ja uważam, że lepiej teraz jest pograć na tierze 5, na tierze 10 niż na tierze 8, bo bezeta, jak jest przeciwnie drużynie, a gracz ogarnia, naprawdę robi niesamowitą różnicę. Tutaj znowu po spocie wpada, będzie fajny egzo za tą bitwę. Można wpaść, można się wyżyć, można sobie naprawdę poprawić humor. Co nam tu zostało? Został nam jeszcze fiacik, tier pierwszy, gdzieś jest chłopak z Kitrał, trzeba będzie go poszukać. No i te 45 widać, gdzie stoi. Można mu wjechać na plecy. Mamy 6 kili zrobione na spokojnie. 600 damage'u, 4400 WN8. Co ciekawe, wszyscy jakoś stoją z tyłu. Ja jadę najagresywniej. No i tutaj pierwszy strzał niestety będzie chyba nie trafiono w pancerz. Fiat nie bije od boku, trzeba będzie zaraz stąd uciekać. Patrzę na HP-ki. I lecimy. Zobaczcie, że w czasie jazdy ten fiacik nie może skupić, żeby mnie trafić. Dopiero jak się zatrzymam, może mnie przestrzelić. Tutaj udało mu się raz, zrykoszytowałem. No i teraz został Fiat. 5000 WN-ki jest. Przydałoby się oddać jeszcze z 1-2 strzały. Tu niestety nie trafiono w pancerz. Dopiero tutaj 7 kili, 5700 WN-8, 728 damage'u. Mam nadzieję, że materiał pomimo głosu wam się podobał. Pamiętajcie, docencie moją pracę, zostawcie lajka. Ja postaram się zrobić jakiś następny materiał w jak najszybszym czasie. Do zobaczenia, dziękuję bardzo i see ya!